Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że Państwo chcą wysłuchać kilku słów o, zdawałoby się, najnudniejszej pracy świata, czyli pracy urzędniczej, ale postaram się Państwa dzisiaj przekonać, że ta praca ma swoje fascynujące strony. Powiem krótko najpierw, w jaki sposób przedstawię dzisiaj temat w takich czterech krótkich blokach. Po pierwsze przedstawię pracę Departamentu. Jest tutaj z nami na sali kilka moich koleżanek i kolegów z Departamentu, których pracę też chciałabym krótko przedstawić. W drugiej części powiem o instytucjach i osobach związanych z tym przedsięwzięciem dotyczącym sprowadzenia rzeźb Augusta Zamoyskiego do Polski, bo tych osób, pan Marek powiedział, że jestem kluczową, tych osób było więcej kluczowych. W trzeciej części przedstawię najważniejsze aspekty prawne i kluczowe momenty dotyczące sprowadzenia rzeźb. I czwarta to będzie podsumowanie, krótkie podsumowanie i wówczas, jeśli Państwo będą mieli jakieś pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć. Departament, w którym pracuję, nazywa się od jakiegoś czasu Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych. Nie zawsze tak było. Od właściwie tymi pracami dotyczącymi polskiego dziedzictwa za granicą zajmuje się polski rząd właściwie dopiero od 1990 roku. Więc jak się Państwo domyślają, rzeczy, które leżały odłogiem przez lata, było dużo, a historia naszego kraju pozostawiła bardzo dużo dziedzictwa polskiego za granicą, bardzo często zaniedbanego, więc to, co się dzieje od 1990 roku, zajmuje pracę tych kilkunastu osób, kilkudziesięciu czasami. W tej chwili w departamencie pracuje 27 osób i składa się on z takich czterech podstawowych komórek: Wydział Strat Wojennych, Wydział do Spraw Miejsc Pamięci Narodowej za granicą, który dołączył do naszego departamentu po rozwiązaniu Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa w 2016 roku. Wydział do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, który mam przyjemność reprezentować, oraz Wydział Finansowy, jak w każdej komórce musi być, u nas również jest. Dziedzictwo kulturowe to na pewno nie wymaga dla Państwa, bywalców tych wykładów i muzeów, specjalnej definicji i przybliżenia. Natomiast postanowiłam umieścić tutaj tą krótką definicję profesora Pruszyńskiego, dlatego że jest jeden moim zdaniem ciekawy aspekt jej, mianowicie pewnego rodzaju uznaniowość. Uznaniowość tego, co jest ważne. I nie zawsze elementy artystyczne, bardzo wysokie walory artystyczne polskiego dziedzictwa za granicą decydują o naszych działaniach. Mamy takie przykłady w naszej pracy, że wartość emocjonalna dla danej społeczności polskiej za granicą decyduje o tym, że angażujemy środki polskiego podatnika w ochronę tego dziedzictwa. Tak było na przykład z takimi obrazami w Ales na południu Francji, które same w sobie nie były niezwykle wartościowe. Natomiast dla tej wspólnoty polonijnej stanowiły pewien element spajający i obrazy zostały bodaj w zeszłym roku odnowione i zostały tam na miejscu. Jeszcze powiem tylko, że wszystkie fotografie, które Państwo widzą na tej prezentacji, są związane z dzisiejszym tematem, czyli są to rzeźby Zamoyskiego, w większości jeszcze przed przyjazdem
do Polski. Na dwóch slajdach następnych przedstawię tylko kilka aspektów prac Departamentu. Wcześniej wspomniane otwarcie w 2017 roku udało nam się otworzyć taką maleńką przestrzeń dotyczącą działalności pisarstwa Witolda Gombrowicza w Spodniceum, tam gdzie pisarz zmarł, gdzie został pochowany. Nie zachowało się tam właściwie nic z jego dziedzictwa pisarskiego, ani zdobytku. Jego żona się dawno stamtąd wyprowadziła, natomiast no, jest grób Gombrowicza oraz pamięć o nim i fantastyczna postawa przedstawicieli merostwa, którzy w momencie, kiedy była taka możliwość, weszli z nami w kontakt i zainspirowali nas, znaczy wzajemnie się zainspirowaliśmy takim pomysłem, żeby upamiętnić Gombrowicza w kamienicy, w której mieszkał. Więc na 80 metrach kwadratowych została utworzona taka przestrzeń muzealna w trzech językach. To wszystko się dzieje na Lazurowym Wybrzeżu, więc miejsce bardzo mocno turystyczne. Środkowe zdjęcie i przykład to jest akurat element pracy naszych kolegów z Wydziału Grobów Wojennych. Bardzo ciekawa praca, bardzo trudna praca. Ja od jakiegoś czasu myślę o tych kolegach i koleżankach jako o takich antygonach współczesnych, którzy naprawdę dbają o to i zabiegają o to, żeby groby, polskie groby wojenne na całym świecie były zadbane. Istniały, nie zostały zniszczone, nie zostały unicestwione, nie zostały zastąpione przez inne albo wykupione, żeby te groby istniały. Jest to bardzo trudna praca, dlatego że wymaga dużej wiedzy, bardzo wiele jeżdżenia, dokumentowania i to jest jeden z ostatnich przykładów z 2018 roku, rekonstrukcja cmentarza w Jazowie na Białorusi. I trzeci przykład z tej strony to jest efekt pracy Wydziału Restytucyjnego, który śledząc portale aukcyjne na całym świecie i mając bazę danych na temat polskich strat wojennych, odnajduje polskie straty wojenne i sprowadza je do Polski. Więc jest to praca taka detektywistyczna. Zdziwią się Państwo, jest to wydział również sfeminizowany. Jest tam bardzo dużo dziewczyn, więc dziewczyny jako Sherlock Holmes tutaj pracują bardzo dzielnie w tym wydziale. To są dwa zdjęcia przedstawiające pracę Departamentu na terenach I Rzeczpospolitej, czyli takie wieloletnie prace. Tutaj jest przykład cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie i kolegiaty Świętego Wałżeństwa w Żółkwi. Po wielu latach, krok po kroku, dziedzictwo polskie, te sepulkrarne i dotyczące architektury sakralnej jest stopniowo odnawiane dzięki współpracy też z miejscowymi władzami. Tym samym mogę przejść powoli do tematu dzisiejszego spotkania, czyli sprawy Zamojskiego, sprawy rzeźb Zamojskiego. Jak się Państwo przekonają, sprawa jest szersza, nie dotycząca wyłącznie rzeźb. W Departamencie zajmujemy się tą sprawą, czyli od 2007 roku, czyli przede mną jeszcze, zanim dyrekcja powierzyła mi tą sprawę, zajmowała się tą sprawą pani Anna Jóźwin i wiele innych osób, które wówczas w polskiej dyplomacji pracowały.
głównie w Paryżu i w konsulacie generalnym w Lyonie. Jak Państwo widzą, jest to długi proces, który jest na początku samym nieprzewidywalny, bo po drugiej stronie są osoby, które na przykład są właścicielami albo mają zupełnie inne zamierzenia wobec swojej własności. Rozpoczęło się to wszystko w 2007 roku. W 2007 roku z prowadzeniem archiwum Zamoyskiego, którym dysponowała żyjąca jeszcze wdowa po Auguście Zamoyskim, Helena Peltier-Zamoyska. Archiwum przyjechało do Muzeum Literatury w dwóch transzach. Muzeum Literatury odkryło w tym zbiorze niezwykłe pamiątki. To nie były tylko listy, to nie były tylko szkicowniki, to również były filmy kręcone przez Zamoyskiego. Okazało się to niezwykle cenne. Być może równie cenne jak rzeźby, którymi przede wszystkim zajmował się Zamoyski. Powiem najpierw o osobach i o instytucjach, które były od początku związane z tą całą przygodą, dziedzictwem, które po sobie zostawił Zamoyski. Przede wszystkim w 1993 roku, jak pewnie Państwo wiedzą, rzeźby Zamoyskiego były w tym gmachu, były w Muzeum Narodowym w Warszawie. Była duża, przekrojowa wystawa, jedna chyba z większych monograficznych wystaw Zamoyskiego. Przyjechały rzeźby wspólnie, jeszcze wtedy przywiezione zostały przez wdowę po Zamoyskim, przez Helenę Peltier. Wystawa była współorganizowana przez pana Andrzeja Wata, historyka sztuki mieszkającego od lat w Paryżu. Ale rzeźby wróciły do Francji, wróciły do domu Heleny Peltier. Mimo że bardzo wiele osób podejmowało starania, żeby te rzeźby jednak zostały. Zamoyscy nie mieli dzieci, a Helena Peltier była już w latach. Więc zdawaliśmy sobie sprawę, że powrót tych rzeźb, znaczy zdawaliśmy, ja mówię my, natomiast chodzi tutaj przede wszystkim o pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie, również przedstawicieli Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Muzeum Literatury również. Od 1994 roku, kiedy rzeźby wróciły do kraju, nie działo się właściwie nic, aż do 2014 roku, kiedy do Sylvanes, tam gdzie rzeźby zostały umieszczone, na południu Francji, pojechali przedstawiciele Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Oczywiście po to, żeby sprawdzić, jak rzeźby się mają, jak są eksponowane. Właściciele nie bardzo chcieli rozmawiać o wypożyczeniu tych rzeźb, bo od razu były podjęte starania, żeby te rzeźby wypożyczyć. Nie chcieli rozmawiać. W następnym roku pojawili się w tej maleńkiej miejscowości na południu Francji przedstawiciele Muzeum Literatury. Oni mieli już u siebie archiwum Zamoyskiego. I pojechali z takim pomysłem, że chcą zrobić wystawę w Muzeum Literatury. Wystawę, która będzie prezentowała zarówno rzeźby, jak i elementy archiwum. No i już z przedstawicielami Muzeum Literatury, to były dwie panie kustoszki, dr Anna Lipa i Maryla Sielianowska, właściciele, jak się wtedy nam wydawało, jedyni właściciele tych rzeźb, już zaczęli rozmawiać. Rozmowy się toczyły bardzo powoli, to był rok 2015 i utknęły w martwym punkcie. Potem się już okazało, że te rzeźby są z jakichś powodów niewypożyczalne. No bo ci, kto chcą wypożyczyć rzeźby, chcieli spojrzeć w papiery, wiedzieć, jaki jest ich dokładny status
prawny. No i tego bardzo trudno było się dowiedzieć. Kolejnym krokiem była wizyta w Sylvanes. Zyskaliśmy zgodę, zainteresowanym przedstawicielem Muzeum Literatury zgłosili tą sprawę do Ministerstwa Kultury, mówiąc, że sprawa no, jest poważna, bo tutaj jest dość pokaźny zbiór rzeźb, duże problemy z wypożyczeniem i być może Ministerstwo Kultury, departament, który reprezentuje, jest w stanie się tym zająć. I to był właściwy krok, moim zdaniem. I to był jakiś krok opatrznościowy, nie dlatego, że my jesteśmy tacy fantastyczni jako urzędnicy, tylko dlatego, że wypożyczenie tych rzeźb do Polski pokazałoby, byłoby ogromnym zagrożeniem dla wypożyczającego. Stanowiłoby bardzo poważny taki błąd prawny. Jesteśmy w roku. To jest zdjęcie z wernisażu wystawy Muzeum Narodowym w Warszawie z 16 maja tego roku. I tym samym chcę pokazać, że całość zatoczyła pewną pętlę taką dość ciekawą. Na zdjęciu widzimy panią konserwator dzieł sztuki, panią Ewę, która znała Helenę Peltier. W 1994 roku była odpowiedzialna za to, żeby cały zbiór rzeźb przewieźć do Sylvanes na południe Francji. I ona właśnie też otwierała na sali, gdzie były konserwowane rzeźby, tą prezentację konserwatorską, pokazując, że jednak jakiś jest coś takiego jak opatrzność, która czuwa nad tymi rzeźbami i tutaj historia zatoczyła pewne koło ciekawe. Mimo, że Helena Peltier bardzo nie chciała, żeby te rzeźby wróciły do Polski, z jakich powodów trudno nam tutaj dociekać. Są jakieś pomysły, być może kolejne pokolenia zgłębiając archiwa pozamojskim dojdą, dlaczego tak było. Jest rok 2016 i do Sylvanes pojechała już taka dość mocne przedstawicielstwo zarówno z Muzeum Literatury, z Muzeum Narodowego w Warszawie, pani Ewa Ziembińska pojechałam razem z widocznymi na zdjęciu kustoszkami Muzeum Literatury, Ewą Ziembińską, pojechałam do Sylvanes, żeby na miejscu sprawdzić, w jaki sposób można rozmawiać z właścicielami. Obok obu pani kustosz stoi ojciec André Gus, to jest dominikanin, starszy pan, który był zaprzyjaźniony z Heleną Zamoyską i to właśnie jemu w 2002 roku Helena, będąc już starszą panią, powierzyła cały zbiór, ale nie bezwarunkowo. Powierzyła mu 96 rzeźb Augusta Zamoyskiego pod warunkiem, że w ciągu 20 lat zostanie wybudowany specjalny nowy budynek, który będzie prezentował te rzeźby. W okolicy, tam gdzie ojciec André mieszkał, czyli w Sylvanes. Tego dowiedzieliśmy się dużo później, to nie było wiadomo na początku. Jeszcze w 16 roku nie wiedzieliśmy tego. To był jeden z powodów, dla których ten warunek, który postawiła budowa po Zamoyskim, to była jedna z przeszkód, że te rzeźby były w zasadzie niewypożyczalne tak prosto, jak myśmy to myśleli. Ale to była jeszcze tajemnica dla nas.
Powiem jeszcze o dwóch osobach, które są niezwykle ważne dla tej przygody. Mianowicie po prawej widzicie Andrzeja Wata, historyka sztuki od pół wieku mieszkającego w Paryżu. To jest syn Aleksandra Wata, poety, i Oli Watowej, bohater takiego filmu Wszystko co najważniejsze, autorstwa Roberta Glińskiego. Ale to jest jakby inna rzecz. Parę słów o nim. Od lat 70., kiedy poznał Helenę Peltier, poznał rzeźby Zamoyskiego, już samego Augusta Zamoyskiego nie poznał. Zrozumiał, że to jest rzecz niebywała, po prostu niebywała, że te rzeźby znajdują się w kompletnym lesie na południu Francji. Ja Państwu zaraz pokażę zdjęcia tego muzeum, które zostało utworzone w 2009 roku. Andrzej Wat używa bardzo mocnych słów, żeby określić ten skandal, który się wydarzył, że frywolność Heleny Zamoyskiej spowodowała, że rzeźby zostały jakby zamrożone, schowane przed światem na długie lata. Mógł sobie na to pozwolić, dlatego że uważał się za przyjaciela Heleny Peltier, uważał się za przyjaciela znaczy, takiego mecenasa też polskiej sztuki i uważał, że to jest po prostu niesprawiedliwe, że te rzeźby znajdują się w tak niewłaściwym, nieadekwatnym do swojej roli miejscu. Bardzo nam sekundował, pisał listy do ministra od lat, do kolejnych ministrów kultury, mówiąc, że te rzeźby należy po prostu stamtąd zabrać. No nie jest pan Andrzej Wat naiwnym człowiekiem i wiedział, że nie można ich po prostu zabrać, bo są procedury. A do procedur był potrzebny departament. Po lewej stronie widzicie Państwo Jacka Millera, który przez lata był dyrektorem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych. I na jego głowie właśnie było wymyślenie, w jaki sposób podejść właścicieli tych rzeźb, przekonać ich o tym, że sprawa jest dla nas bardzo ważna i w jaki sposób znaleźć sposób, żeby te rzeźby mogły przyjechać do Polski, do Warszawy. Dla mnie jest to, tak jak pewnie dla moich kolegów i koleżanek tutaj na sali, taki dość niezwykły moment, gdy mówimy o naszym dyrektorze Jacku Millerze, dlatego że niestety nie dożył tego momentu, kiedy rzeźby zostały sprowadzone. 19 marca 2019 roku, kiedy rzeźby ruszyły z Sylvanès, ruszyły z Francji, dyrektor skończyłby 55 lat. No, niestety nie dożył tego w grudniu. W grudniu zabrała go choroba, ale tym samym chciałam złożyć mu też taki rodzaj hołdu dla jego pracy, wieloletniej pracy dla polskiej kultury. Z kolejnych osób, które są niezwykle zasłużone i tutaj przez przykład pani konsul generalnej Joanny Kozińskiej-Frybes chciałabym też powiedzieć o współpracy z polskimi dyplomatami, która była też niezwykle pomocna. Bez ich uporu i pomocy takiej nawet czysto technicznej wiele momentów w całej sprawie byłoby bardzo trudnych do przeprowadzenia. Tutaj jest moment, kiedy próbujemy jeszcze bezpośrednio dotrzeć do rodziny, do spadkobierców Heleny Peltier, do jej brata i przekonać go, że te rzeźby, zresztą on był przekonany o tym, ale on sam to za mało. Była cała rodzina i nie byli zgodni co do tego, w jaki sposób traktowali rzeźby.
No to spotkanie skończyło się właściwie na niczym. Dowiedzieliśmy się, że sprawa została przekazana adwokatowi i już od tego momentu kontaktowaliśmy się wyłącznie z adwokatem rodziny. Nasza misja dotarcia do bezpośredniego do spadkobierców spełzła na niczym. I tutaj mają Państwo kawałek mapy, miejsca, gdzie się te rzeźby znajdowały przez kilkanaście ostatnich lat. Jedna z ostatnich dróg, jakie rzeźby przebyły już po śmierci ich autora, po śmierci Zamoyskiego. Zamoyski zmarł w Saint-Clair-de-Rivière. W 2002 roku rzeźby przejechały 200 km na zachód do Sylvanès, właśnie na mocy porozumienia, które wdowa po Zamoyskim zawarła z ojcem André Buzem. I w Sylvanès rzeźby były oglądane, podziwiane przez polskich historyków sztuki, przez przedstawicieli instytucji kultury i za każdym razem zadawano sobie pytanie, ale o co chodzi? Co te rzeźby robią w tym lesie? I właśnie tam, w Sylvanès, były prowadzone kolejne rozmowy z właścicielami. Dostaliśmy w 2016 roku zielone światło od ministra kultury, że należy w takim razie wynająć kancelarię prawną. I tym samym przechodzę do kolejnej części wystąpienia, czyli jakie kroki były podjęte, w jaki sposób postępowaliśmy wobec tej spuścizny. W 2016 roku minister daje zielone światło, mówi, trzeba wynająć kancelarię prawną. Bardzo nam w tym pomogła ambasada polska w Paryżu. Zrobiliśmy rozeznanie wśród kancelarii zajmujących się rzeźbami i wyłoniona została kancelaria, adwokat, mecenas Regis Kizinberz, który jednocześnie miał doświadczenie, wiedzieliśmy, że miał doświadczenie w prowadzeniu spraw Augusta Rodina. Od razu zobaczył, że sprawa jest bardzo niejasna, wielowątkowa, która no, pachnie dla niego samego dość dużą przygodą. Potem się dowiedzieliśmy, że była to jedna z takich ciekawszych spraw, które prowadził. Tutaj mają Państwo widok z góry na owo muzeum Augusta Zamoyskiego. To jest naprawdę wszystko. Tam nie ma żadnych innych zabudowań. I te rzeźby przez jakiś czas, przez kilkanaście lat w tym miejscu się znajdowały. Obok mieszkał ten dominikanin w zupełnym odosobnieniu od całej reszty zakonu dominikańskiego. Pozostałe rzeźby to były w takich dwóch grupach przechowywane. Były przy klasztorze, który był w Sylvanès, kilka kilometrów dalej. To są fragmenty zarówno muzeum, jak i fragmenty korytarza przy opactwie. Skądinąd było to miejsce urokliwe i odwiedzane, co dziwne, przez przygodnych turystów. Widzieliśmy tych ludzi, też nas pytali przy okazji, kiedy tam pracowaliśmy, robiliśmy zdjęcia i inwentaryzację całego zbioru, jaki to ma związek z tym miejscem. No trudno im było wytłumaczyć, dlaczego tak jest, bo historia była dość długa i zawiła. To jest właśnie to opactwo pocysterskie, czyli druga część, kilka kilometrów dalej od muzeum, gdzie znajdowały się pozostałe rzeźby. W tej chwili funkcjonuje cały ten zespół jako takie miejsce na mapie kulturalnej Francji, gdzie odbywają się raz w roku dość duże koncerty muzyki,
muzyki takiej klasycznej, powiedziałabym. Czyli to miejsce jest znane we Francji, ale zupełnie nie kojarzone z rzeźbami i z Zamoyskim, ale raczej właśnie z festiwalem muzycznym. W czasie dwóch takich wyjazdów kluczowych dla sprowadzenia rzeźb Zamoyskiego były sporządzone inwentaryzacje całości. Wiedzieliśmy, że rzeźby wyjeżdżały z muzeum, wyjeżdżały z Sylwanes, że były wypożyczane, że nawet były w Polsce w tym czasie. I wiedzieliśmy w związku z tym, że to też jest być może ostatni moment, kiedy można uchwycić tą kolekcję właśnie w tym stanie, w jakim się znajduje, wiosną 2018 roku, że zainteresowanie Zamoyskim jest coraz większe. Widać było po niektórych stronach domów aukcyjnych, gdzie pojawiały się rzeźby Zamoyskiego. Historycy sztuki, pracownicy muzeów, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Literatury też bili na alarm, że wymyka nam się kolekcja. Mecenas Kizinberz przystąpił do pracy. Pierwsza opinia prawna, którą otrzymaliśmy jesienią 2017 roku, bardzo dużo nam powiedziała o stanie prawnym, ale nie wszystko. Ale powiedziała nam wystarczająco dużo, żeby minister mógł na tej podstawie podjąć decyzję o tym, że przystępujemy do negocjacji zakupu. Opinia prawna pokazywała, że właścicielami rzeźb są dwa podmioty. Jednym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Opactwa w Sylwanes, a drugim właścicielem praw autorskich do rzeźb są spadkobiercy wdowy po Zamoyskim Heleny Peltier. Więc wcale nie mamy do czynienia z jednym właścicielem, tylko z dwoma podmiotami i za tymi podmiotami stoi dość liczne grono osób. W przypadku właścicieli praw autorskich to jest kilkanaście osób zstępnych po wdowie po Zamoyskim. To jest rzeźba, która była przesłana w pewnym momencie do mecenasa Kizinbersza, która nie jest jeszcze przed konserwacją oczywiście. Bogata korespondencja, którą prowadziliśmy z mecenasem, krok po kroku przybliżała nas do celu. W pewnym momencie zostały wysłane te rzeźby, ta rzeźba Ich dwoje w drewnie lipowym. Dla mnie to był taki dość ciekawy moment, dlatego że na chwilę przerwał jakby tok pracy adwokackiej mecenas i oderwał się na chwilę od swojej pracy, żeby po prostu powiedzieć mi, to jest niezwykle piękne. Że to jest coś, o co będziemy walczyć, jest bardzo, bardzo ważnym momentem w jego pracy również. Doszliśmy do 15 stycznia, kiedy umowa była gotowa, zarówno w wersji polskiej, jak i francuskiej. Przyjechaliśmy do Paryża i pod przedstawiciel Muzeum Narodowego w Warszawie, Ewa Ziemińska, podpisała w imieniu Muzeum Narodowego w Warszawie umowę o kupnie. Pośrodku widzą Państwo Andrzeja Lata, który na tą okazję został zaproszony do ambasady, panią konsul Joannę Kozińską-Frybes oraz mecenasów i przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Opactwa w Sylwanes. Wydaje mi się, że te najtrudniejsze momenty przy opracowywaniu umowy dotyczyły oczywiście wyznaczenia ceny,
za rzeźby. Nie powiem Państwu, ile kosztowała ta kolekcja. Natomiast mogę Państwu powiedzieć, że została zakupiona za bardzo dobrą cenę, która jest mniej więcej 3 razy mniejsza niż wycena, którą zrobiło Muzeum Narodowe w Warszawie na podstawie bezpośrednich wyceny, którą zrobiło na miejscu. No, w zasadzie kwestia przygotowania kwoty, za którą zostanie zakupiona cała kolekcja, przedłużała nieznośnie całą procedurę. Wzajemnie się pytaliśmy, no dobrze, a ile rzeźby są? Pytaliśmy właścicieli, rzeźby są wasze. No to dajcie nam znać, co macie, na ile jesteście w stanie to wycenić. Oni mieli zrobioną swoją wycenę dobrych kilka lat temu. Nie bardzo chcieli się do niej przyznać, gdyż ona w momencie sprzedawania była dla nich mało atrakcyjna. Natomiast, jak Państwo wiecie, Ministerstwo Kultury i Muzeum Narodowe w Warszawie też nie może dowolnej kwoty powiedzieć. To nie była sytuacja aukcji, tylko to była sytuacja wykupienia rzeczy, która miała swoją określoną wartość, wycenioną przez właścicieli. Na szczęście wycenioną kilka lat temu i to było podstawą zakupu całej kolekcji. Po 15 stycznia tutaj warto powiedzieć, że wszystko działo się w dość dużym tempie, jak na standardy muzealne. 15 stycznia została podpisana umowa. W marcu 2019 roku rzeźby ruszyły zapakowane, wstępnie zakonserwowane, te najbardziej wrażliwe części ruszyły do Warszawy. To jest ogromna zasługa i pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie, zarówno zespołu konserwatorskiego, jak i głównej odpowiedzialnej, która zajmowała się całą procedurą Ewy Ziempińskiej. Trzy ciężarówki, które wiozły cały zespół, zostały przywitane na rogatkach Warszawy przez kamery, więc Zamoyski w blasku fleszy przyjechał do Warszawy. Pozwolę sobie Państwu zacytować fragment z jego listu, który się zachował w archiwum, do żony Edwarda Raczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. To bardzo ciekawa rzecz, dlatego że Zamoyski, nie znamy testamentu Zamoyskiego. Nie wiemy, czy go zostawił. Nie znajdujemy go w jego archiwach, nie znaleźliśmy go ani w Sylwanes, ani w Muzeum Narodowym w Warszawie. Natomiast są listy, które były bardzo pomocne przy konstrukcji całej umowy zakupu. Droga Anielciu, pisze Zamoyski. Prócz żony mojej nie mam spadkobierców, którzy by się interesowali sztuką, ale możemy mieć wypadek i razem zginąć. Póki Moskwa rządzi w Polsce, nie możemy zapisać moich rzeźb Muzeum Narodowemu w Warszawie. Posiadam jeszcze na sprzedaż 18 sztuk i to są najlepsze moje prace, które uratowałem od sprzedaży, starając się całe życie wybierać klientów, aby rzeźby moje nie rozproszyły się po całym świecie, ale znajdowały się w porządnych rękach, które by dbały o nie. To jest rok 67, na 3 lata przed śmiercią Zamoyskiego. To nie był jedyny list, którym Zamoyski wspominał Muzeum Narodowe w Warszawie. Tak sobie wybrał i tak uważał, że należy
że do tego trzeba dążyć. Sam dążył do tego, żeby znalazł się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Niestety za jego życia to się nie udało. Więc na koniec pozwolę sobie przejść do pewnego podsumowania. Podsumowania całego przedsięwzięcia, długiego i żmudnego, które związało emocjonalnie, bo niektóre momenty tego całego wydarzenia były bardzo emocjonalne, związały ze sobą wiele osób i spraw. Tutaj Państwo widzą już te same rzeźby na ekspozycji w Muzeum Narodowym w Warszawie, tutaj za ścianą. W podsumowaniu powiedziałabym tak, że oczywiście wola rzeźbiarza i jego marzenia o tym, co ma być z jego dorobkiem po śmierci, jest niezwykle istotne i ważne, natomiast nie pod względem prawnym czasami nie jest wiążące. Znaczy te listy Zamoyskiego nie zobowiązywały nas do takich bezpośrednich kroków wobec właścicieli. Nie miały mocy prawnej. Natomiast bardzo istotne tutaj było zawiązanie pewnych relacji z tymi właścicielami. Myślę, że widzieli, w jaki sposób podchodzimy do polskiego dziedzictwa kulturowego, w jaki sposób, że nie chcemy go wyrwać, tylko chcemy przedstawić taką drogę porozumienia, która dla nich byłaby satysfakcjonująca. Udało się w pewnym momencie, zanim jeszcze przystąpiliśmy do negocjacji o kwocie za rzeźby, udało się sprowadzić do Sylvanes na ów festiwal muzyczny zespół Agnieszki Duczmal, orkiestra Agnieszki Duczmal Amadeus, która zaśpiewała i zagrała Sylvanes, robiąc furorę wśród słuchaczy. To było takim sygnałem, że takie elementy miękkie współpracy też mają swoje znaczenie i myślę, że udało nam się wzbudzić pewne zaufanie wśród właścicieli samych rzeźb. Więc powiedziałabym, że budowanie relacji, trzymanie się oczywiście procedur i nie wychodzenie poza nie, natomiast budowanie takich relacji, które powodują taki ludzki wymiar również spraw urzędowych. To jest taki mój osobisty wniosek. Poza tym też taki wymiar, powiedziałabym, dotyczący historii polskiej kultury, czyli to, że mamy tak bogate dziedzictwo polskie za granicą, ma też swój wymiar inny. Nie zawsze zabieramy rzeczy, które zostają za granicą, nie zawsze zabieramy do Polski. Robimy to niezwykle rzadko. To właściwie jest ewenement, że te rzeźby przejechały do Polski. Zazwyczaj udaje się wejść w relacje z właścicielami obiektów i na tyle dojść do porozumienia czy do jakiejś wymiany konserwatorów, wymiany informacji, żeby te rzeźby czy obiekty innego rodzaju, archiwa na przykład, pozostały na miejscu i tam na miejscu świadczyły o tym, jaka była historia naszego kraju. I na koniec może jeszcze taki wniosek też dość osobisty, że jakby duch artysty czuwał nad tym wszystkim. Andrzej Watt, przywołany tutaj w tej prezentacji, mówił o Augustie Zamoyskim, chyba podobnie jak
Helena Peltier mówił Gucio. Tak go nazywał. Gucio po prostu bardzo chciał wrócić do kraju i nie jest możliwe, żeby będąc już po drugiej stronie zostawił rzeźby sobie od tak na poniewierkę. Więc uznaję, że tutaj też się przyczynił sam autor do tego, że te rzeźby wróciły do kraju. To tyle z mojej strony. Dziękuję.